Zaraz, ej, do kogo on mówi o tej nieudolnej próbie? Aha, okej, dobra, tak się kończy lekcja, bardzo się cieszę. Aha, dobra, już ten kuferek otwierałem. Dobra, dobra, dobra. Przynajmniej sobie złota z nich pozbieram troszeczkę. Złoto... A tu już nic nie ma, żadnego złota. No dobra. I co tu jest? Czekajcie. Nie podoba mi się to. Jak ja to mam otworzyć? Good idea. Bo tu już wszędzie byłem. Cholera, FPS-y, nie denerwujcie mnie. Czekajcie. Gdzie jest Mercer? A, ty tu latasz sobie. Czekajcie, zapiszemy sobie grę. Teraz to bym chciał naprawdę wiedzieć, jak ja to mam otworzyć. O, tu jest, dobra. Łańcuch, okej. Czyli to jest sposób na przejście dalsze. Nie ma tu jakiejś pułapki, nie widzę tu żadnych linek. O, siema, widzisz mnie? Chyba nie. Na pewno mnie nie widzi. Bum, cios krytyczny w plecy. Jezu, skończ z tym tekstem, robi się nudny, stary. O, dobra, patrzcie, ilu ich tu jest. Patrzcie. No, stary, masz ich obok siebie. Pytanie, co to było, jest naprawdę trochę nie na miejscu. Tylko czemu FPS-y mi spadają? Bigo, nim spierdoli. Bum. Te upiory są silne, muszę przyznać. Znaczy, nie są jakieś takie, wiecie, przepotężne. Ej, nie ma spierdalania. Dostał w plecy, ale dobra, Mercer już go zabije. Żelazne drzwi, uczeń. Tu jest pewnie znów jakiś taki, wiecie, coś tam, jakieś eliksirki, te sprawy. No ale jak skoro są zamknięte na uczeń, no to nie problem jest wejść do nich. Co to za miejsce? Są urny, w nich lubi być złoto i tak jest, tym razem również jest złoto. No nie ma go jakoś bardzo dużo. O, czekajcie. Oj, nie to. Co, wystrzelę przez przypadek? No. A bij się z nimi, stary, ja mam teraz inną robotę. Trucizna. Właśnie muszę zacząć z trucizn korzystać, bo to jest spoko sprawa. W ogóle muszę kiedyś zacząć zatruwać w końcu. Bo tu jest jakoś, ktoś mi, czyli gdzieś sobie czytałem, że tu się nie zatruwa jako tako strzał, tylko zatruwa się od razu na przykład łuk. I wtedy mamy wszystkie, które tam wystrzelimy, to są już zatrute. Wiecie chyba, o co mi chodzi? Dzwoneczki z kości? Założę się, że mają obudzić drał gry. Nie trąć żadnego z nich. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale już wybiliśmy wszystkie. O, tracę złodziei, coś mi na pewno da to. Przeczytanie tego. A chyba nie, jednak to mi nic nie da, bo już by coś się aktywowało. W takim razie weźmiemy sobie po prostu te rzeczy. Już je pobudziłem, jak mówię, wszystkie drał gry. Więc, znaczy od razu one były już obudzone, więc wiecie, o co chodzi. Dobra, jak ja daleko jeszcze powinienem iść? Myślę, że jeszcze dość daleko. Ło kurwa. Siema. Widzicie mnie? Chyba tak. Chyba tak, bo wszystkie wstały. Bum! Ej! Mercer, proszę cię, nie popychaj ty mnie w ich kierunku. Ty bijesz z bliska, ja biję z daleka. Ale muszę przyznać, Mercer nie jest słabym wojownikiem. To jest już ktoś. To jest już ktoś, kto umie chociaż trochę walczyć, tylko... Ała! Sorry! To nie o to chodziło. Nie ty miałeś dostać z zaskoczenia. Tak, za proste. O, czy to jest... Ła, strzel do niego. Dobra, walić to. Najpierw załatwimy te, które są tutaj. No, ale proszę cię, stary, no zobaczcie, jak ja mam w niego trafić. Jak cholera, on mi tak bardzo je blokuje. Aha, tysiące. Mercer, zaś nie przesadza. Jesteś wielkim wojownikiem, ale tysiące. Nawet ja jeszcze tylu nie zabiłem. Dobra, stalowe strzały mi się kończą. Ło. Ło, kurwa, co to jest? Też łucznik. Łucznik na łucznika, dobra. Ale wygrywam ten pojedynek. Dokładnie, a łucznictwo mi powzrasta, a ty będziesz miał strzały. No, norskie są jeszcze takie w miarę dobre, te pradawne. Znaczy, wiadomo, nie są jakieś super. O, tutaj gdzieś chyba źle wystrzeliłem. Nie chcę z tobą gadać. No co ty nie powiesz? Miej w pogotowiu broń. No po prostu geniusz Mercera mnie dobija czasem. Czekajcie, pójdziemy sobie gdzieś w tym kierunku. Są tu jakieś schodki. Zabiłem cię? Słaba trucizna, nie pamiętam. W ogóle jak ona przyzwała? Ona też umie przyzywać te wszystkie potworki? To wiecie, draugry? Czy ona po prostu... A, ona ich chyba przeszła tutaj bez obudzenia ich, może w ten sposób. Myślę, że też jest taka możliwość, że to jednak nie ona je poprzyzywała. Co, kto tam? Ło, patrz, kto tam. Ślizgacze. No, słuchaj, to są ślizgacze, wiem, że to zbyt proste, sorry, ale ślizgacze nawet mi nie robią krzywdy. Czekajcie, robię sobie kolejny quick save. Jak mówię, warto. Została mi jedna stalowa strzała, ale już doszedłem do miejsca, w którym miałem się znaleźć. Była zwinną lisicą. Prześliźnięcie się obok tych draugrów musiało być dla niej dziecinną igraszką. No dokładnie, tak jak myślałem, ona ich nie przyzwała, tylko po prostu przeszła bez obudzenia. Sanktuarium Śnieżnego w Voalu. Czyli w tym miejscu doszło do zabójstwa jednego z przywódców Gildii Złodziei niegdyś.
A nie, chyba jeszcze nie do końca w tym miejscu, bo tu znów jeszcze muszę trochę przejść. Chyba tak. Kto tam? Czekajcie, może będę się skradać. Ło, on już z kimś walczy, dobra. Jebać skradanie. Ale bardzo dobre, mi się podoba sposób walki. Czekajcie, gdzie jest Mercer? Dobra, są one, bo tak wiecie, cień mi się zrobił taki troszeczkę. I nie, a w sumie jebać to. Przecież, nie to. To, ja też mam miecz. Co prawda strasznie słaby. No dokładnie, bigo. No i widzicie, ja też umiem z miecza przywalić. O, i miał żelazną strzałę moją chyba. Zbieramy. Zbieramy. I nie ma złota. Dobra, chyba, że to był ten sam. Czekajcie, sejwik, sejwik, sejwik. Wyciągniamy sobie dalej łuk. O Boże. W ogóle rzeczywiście mógłbym tutaj... Boże, co się dzieje z moim gardłem? Wiecie, przejść to wszystko bez walki z nimi. Bo to na pewno jest taka możliwość. I to bardzo prawdopodobne. No, to nie była walka. Ten Mercer to ma naprawdę poczucie humoru. Wiecie, to nie była walka. Co to było? Dobra, o. Fajnie, że oni się w ogóle na mnie nie skupiają, ale mi się to podoba. Widzicie, mam dużo żelaznych strzał, one są słabe, ale trzeba je wykorzystać, skoro ich tak trochę kupiłem. Dobra, nie żyjesz? Dobitka, dup w dupę. Co? Nic nie znaczy. Dobra, czekajcie. A po co ja schowałem całkiem broń, to nie wiem. Aha, tu zobaczcie, ale cwane. Teraz to i tak mogę już je rozwalić, bo ja i tak przechodzę bez, wiecie, znaczy bez tego. Nie próbuję przejść bez hałasu. Co? Jeszcze ktoś? A, tutaj, czyli jednak dobra. Dobra, on sobie radzi. To jest bardzo zdolny chłopak. Czekajcie, a weźmy to, rozwalmy. Teraz się obudzi kolejny, tak. No to od razu ja też troszeczkę cię poobijam. Ale po co ja je biję, słuchajcie? On jest taki zdolny, ten Mercer. Jest niesamowicie zdolnym wojownikiem. Nie no, się śmiałem troszeczkę, ale nie, on jest silny. Muszę przyznać. Lepiej z nim nie zadzierać, muszę pamiętać na przyszłość. Nie chciałbym jednak z nim walczyć. O, i otwieranie zamków też mi wzrosło. I super! Dostałem awans na 21 poziom. Pięknie. I bum, ja cię teraz zabiję. No jaka szkoda, że go zabiję, a nie ty, prawda? Bardzo szkoda. Czekajcie, awans sobie dajmy. Co ja teraz zainwestuję? W kondycję. Tak, i teraz zastanawiam się, w co tutaj. Nie pamiętam już w ogóle, w co ja ostatnio inwestowałem. Nie wiem, czy coś nie z lekkim pancerzem związanego. I w sumie sobie chyba coś zrobię z lekkim pancerzem. Czekajcie, łucznictwo. Nie, to jest właśnie lekki pancerz, okej. I w to sobie chcę, bo chcę mieć, wiecie, bo ja zawsze będę coś lekkiego nosił. Dlatego zainwestuj w to. A, nie mogę, bo to jest na 37. O, ale fail. To już tego nie mogę, tego też nie mogę, ale fail, nie mogę. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz muszę znaleźć to, co bym chciał. Skoro nie to, czekajcie, w skradaniu też jestem. Ale tu może w sumie coś mogę zainwestować. To mogę choćby, że trudniej mnie wykryć. A nie ma czegoś fajnego, nowego? Na przykład cichy przewrót. O, to było fajne. A tego nie zainwestowałem. Jasne. Bieg podczas skradania spowoduje wykonanie. Zaraz to zobaczymy. Bo to jest spoko sprawa, wydaje mi się. Czekajcie, no i... zaraz, bieg? No bieg jest na... Ja biegam na który? Aha, na alt. Boże, już zapomniałem, na który biegam. Muszę zobaczyć, jak to wygląda z tej strony. I... o, super. Bardzo fajnie to wygląda. Mogę tak po cichutku sobie poprzechodzić. Tu musi być gdzieś jakiś łańcuch. O, jest. Bardzo do... No, a ty cwaniaro. Zobaczcie, specjalnie to zrobiła. Wow, co się stało? Coś mnie tutaj pieprznęło. A myślałem, że to po prostu ma obudzić draugry, draugi, czy jak to się tam zawsze czyta. Nie wiem, co ja aktywowałem. Szczerze, mało mnie to interesuje. Ale gdzie jest Mercer? Oj, sorry. Dobra, sorry, chodź tutaj. Chodź tu, stary. Nie mamy czasu do stracenia. Jesteśmy na dobrej drodze. No, co ty nie powiesz? Zgaduję, bo tu jest jedna droga tak naprawdę, więc musimy być na dobrej drodze. O, siema. Znów za cicho się nie zachowałem. No, ale... nic nie znaczy. Dobra, jebnij go może. Nie no, moje strzały nie robią mu za dużo, szczególnie, że to są dość słabe strzały. Mam słaby łuk. Nie no, będę musiał, jak mówię wam, zainwestować sobie w końcu w to. Bo jednak wiecie, no przynajmniej mam już strój jako taki. Jestem już trochę, przynajmniej wiecie, w stroju dobrym. Tutaj nie ma co... Jezus, spalone zwłoki. Kto spalił te zwłoki? Straszna sprawa. I chyba doszliśmy do miejsca, w którym mieliśmy się od samego początku znaleźć. Idealne miejsce na zasadzkę. Przygotuj się. Okej, robię quick save, to jest moje przygotowanie. Czekajcie, mam jeszcze kawę? Mam. Aha. Dobra, wypiłem kawę, mam siły wejść tam. O! Już kolejne. Czyli zgaduję, że skoro tu miałem się przy...
Draugr, pan zemsty. Coś się zbliża. No co ty nie powiesz, też to... O Jezus! Czekajcie, wiem. Gdzie jest magia? Bo wszyscy mówią, Judy, używaj krzyków, a ja nigdy, wiecie, takie mówię, na chuj mi krzyki. To może teraz zrobimy, czekajcie, nieugięta. Spycha na bok wszystko i wszystkich, tylko stanie ci na drodze. No to jest chyba ten krzyk. Ty umiesz krzyczeć? To myślisz, że co, ja nie umiem? Bum! Pięknie, oberwał. Pan Draug, pan zemsty, dobra, walić to mój. Ja wolę go z łuku zajebywać. Co? To twój ostatni oddech? Czekajcie, co jest? Czemu mi się broń nie zmienia? Ej, nie to. Broń mi się. Zaraz, co się stało z moim łukiem? Czekajcie, jakbym nie miał łuku. Poczekajcie sekundkę, dobra? Gdzie jest mój łuk? Co ja zrobiłem ze swoim łukiem? Kurwa. Nie denerwujcie mnie. Przecież ja miałem przed chwilą łuk. Czy łuk się może zepsuć? Pytanie dnia. Czy łuk rzeczywiście może się zepsuć? Napierdalam go koszą. Kosą. Mercy opiera odpędzenie nieumarłych. Czekajcie. Bum! O, fus. Ale fajnie wygląda. Dobra, nie wiem co się stało z moim łukiem, naprawdę. To jest strasznie duże utrudnienie. Dobra, bigo, 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 bigo. Bigo, zabij go, pięknie. Może masz łuk? Nie wiem, ukrywałeś gdzieś tam po cichutku. Wow! Duża wartość, bierzemy. A tu jest kolejny, to już nie jest pan zemsty, czyli tego głównego potworka zabiłem. O, przynajmniej mi broń jednoręczna powzrasta. Bo wiecie, ja tak średnio w to wszystko... Ej, gdzie tam spierdalasz? Bum, fus, gin. Dobra, trzeba poużywać czasem... Gdzie ty spierdalasz? Co za gnój? O, a ty już... O, wzięliśmy go na dwa baty. Okej. Okay. Chodź tutaj, cwaniaczku. Oj, ojej, tu jest słowo mocy kolejne. Fajnie. Miałem nadzieję spotkać takie miejsce. Dobra, niech on sobie powalczy. A my dostaliśmy broń, rozbrojenie jakieś. Dobra, goń go, ja go wezmę od tej strony. Znów się pobawimy w kotka i myszkę. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś. A, tu jest jeszcze jeden. O, chodź. Co strasznie te kurwa draugi... Chyba, że to mój krzyk tak działa, nie wiem, że one się boją mnie. W sumie to może tak działać, bo nie sprawdziłem do końca zasady działania tego. No, chodź tutaj, zabij go, dobij go. No i pięknie. Szkoda, że nikt nie miał łuku, nie wiem co się stało z moim łukiem, szczerze. Tak jak wam mówię. Gdzieś mi spieprzył. Tu chyba musimy iść dalej, ale tu jest zamknięte, a przynajmniej mamy tam jeszcze jakieś schodki. A nie, nie, tu może nie ma schodków, może tu jest po prostu jakieś... jakieś miejsce, nie, bo one stąd przyszły po prostu, ale jest kuferek. Co my tu mamy? Wow, dużo złota, szafir, klejnot duszy, zdrowienia, łuskowe buty kondycji. Duża wartość, bierzemy. Krasnoludzka zbroja iluzji. O Jezus. Ale zobaczcie ciężar. Wiecie co? Na ten ciężar, który ona posiada, to nie jest warta tego, żebym ja tutaj zaprzątał sobie nią głowę i wiecie, potem nie mógł wziąć innych rzeczy. Znaczy wiem, że ona jest fajna, ale wiecie, ja po pierwsze nie noszę ciężkich zbroi, bo jestem złodziejaszkiem. Teraz to jestem w ogóle słabym złodziejaszkiem, który nie ma nic. O, doszliśmy chyba do miejsca naszego przeznaczenia. Musisz się wciąż zatrzymywać? No muszę się zatrzymywać, nie widzisz, że doszliśmy do celu? Ciekawe jak ja to mam otworzyć. Czekajcie, weźmy sobie tak. No ale jak ja mam... Uroczo. Bez właściwego złotego pazura normalnie nie da się ich otworzyć. A ponieważ jestem pewien, że niejaka Karliach już się go pozbyła, to jesteśmy zdani na siebie. Na szczęście te drzwi mają pewną słabość, jeśli tylko wiesz, jak ją wykorzystać. Tak naprawdę to całkiem łatwe. Karliach jest już blisko. Jestem tego pewien. Spieszmy się. Wow, jak on je otworzył? Mogłeś chociaż wyjaśnić, stary. Ale nie. Czy to jest już to miejsce przeznaczenia, w którym mieliśmy się znaleźć? Bo tak idę... O, i co się stało? Kurwa, co jest? O mój Boże, nie wiem, co się stało. Wow, to było dziwne. Nie wiem, coś jakby mi jakaś strzała przeszyła. Słyszałem tylko taki... I dup. Nie wiem, słuchajcie. O, coś widzimy. Chyba jesteśmy sparaliżowani, tak? Albo zatruci, nie wiem, coś w tym stylu. Naprawdę myślisz, że twoja strzała dosięgnie mnie, zanim moje ostrze przebije twoje serce? Daj mi tylko pretekst. Jesteś przebiegłą dziewczynką, Karliach.
Kupienie posiadłości Złotoblask i finansowanie miodosypni Czerwoniak było błyskotliwym posunięciem. By mieć pewność, że wróg poniesie porażkę, musisz najpierw osłabić jego sojuszników. To pierwsza nauka, jaką podzielił się z nami Gallus. Zawsze udawało ci się szybko przyswajać nową wiedzę. Nie dość szybko. W przeciwnym razie Gallus wciąż by żył. Gallus miał bogactwo i miał ciebie. Wystarczyło, żeby spojrzał w inną stronę. Zapomniałeś już o przysiędze, jaką składają słowiki? Spodziewałeś się, że on tak po prostu przymknie oko na twoje metody? Dość tej bezsensownej gadaniny. Chodź, Karliach. Najwyższa pora, byś dołączyła do Gallusa. Nie jestem głupia, mercerze. Skrzyżować z tobą Klingę to jak podpisać na siebie wyrok śmierci. Mogę ci jednak obiecać, że nasze kolejne spotkanie doprowadzi do twojej zguby. Ciekawe. Wygląda na to, że historia Gallusa właśnie się powtórzyła. Karliach podsunęła mi sposób na pozbycie się ciebie. A ten starożytny grobowiec będzie twoim miejscem wiecznego spoczynku. Ale wiesz, co mnie najbardziej w tym intryguje? Fakt, że wszystko to było możliwe dzięki tobie. Żegnaj! Z pewnością prześlę Brynjolfowi twoje pozdrowienia. Powoli, powoli. Nie podnoś się tak szybko. Jak się czujesz? Ej, słuchajcie, dobra, mózg rozjebany. Tyle mogę powiedzieć. Z tego, co usłyszałem i z tego zresztą, co on zrobił, sam Mercer, wynika, że to on zabił tego poprzedniego dowódcę gildii, żeby zdobyć chyba władzę. No a teraz widział, że ja to o tym wszystkim się dowiedziałem i mnie zajebał. Ale ona chyba mnie uzdrowiła jakoś. O cholera, no tego bym się nie spodziewał. Zaczekaj, zostałem przez ciebie postrzelony. Nie, uratowałam ci życie. Grot mojej strzały był pokryty specjalną trucizną paraliżującą. Spowolniła twoje serce, ratując cię przed utratą zbyt dużej ilości krwi. Gdybym chciała cię zabić, nie prowadzilibyśmy teraz tej rozmowy. Aha, to w takim razie dlaczego mnie uratowałaś? Pierwotnie zamierzałam wykorzystać tę strzałę na Mercera, ale nie było dobrej okazji. W ułamku sekundy podjęłam decyzję o usunięciu cię z drogi i to uratowało ci życie. Dobra. Dlaczego mam ci wierzyć? Słuchajcie, po tym co się wydarzyło, muszę jej wierzyć, bo to Mercer mnie zajebał. Chciał mnie zabić. W takim razie mam u ciebie dług. I to w większym stopniu, niż jesteś sobie w stanie uzmysłowić. Udoskonalenie trucizny na tej strzale zebrało mi cały rok. Miałam ilość wystarczającą na jeden strzał. Jedyne, na co liczyłam, to pochwycenie Mercera żywcem. Aha, rozumiem, czyli ty jego chciałaś, a że ja się tam pojawiłem, to postanowiłaś mnie najpierw załatwić, znaczy, wiecie, żebym przeżył po prostu. Ale po co chciałaś go złapać żywcem? Mercer musi stanąć przed gildią, by odpowiedzieć za wszystkie czyny, których się dopuścił. Musi zapłacić za zabójstwo Gallusa. Aha, a jak chcesz tego dowieść? Wybierając sanktuarium Śnieżnego Woalu jako miejsce zasadzki na Mercera, nie chodziło mi tylko o efekt ironii. Jeszcze przed waszym przybyciem znalazłam przy szczątkach Gallusa dziennik. Przypuszczam, że w środku zapisane są informacje, których potrzebujemy. A no i co w nim jest? Gdybym tylko wiedziała. Dziennik spisano w jakimś języku, którego nigdy wcześniej nie widziałam. No może da się to jakoś przetłumaczyć. Hentir, przyjaciel Gallusa z Akademii w Zimowej Twierdzy. Oczywiście. To jedyna osoba z zewnątrz, której Gallus wyjawił swą przynależność do Słowików. A co znaczy ten Słowik? Kim są te Słowiki?
Było nas troje. Ja, Gallus i Mercer. Byliśmy anonimowym odłamem gildii złodziei w Pęknienie. Może później ci jeszcze o tym opowiem. Teraz musisz wyruszyć z dziennikiem do zimowej twierdzy i postarać się o przekład. Proszę, weź je. Mogą ci się przydać w podróży. Okej, co ona mi da? Czekajcie. Słaba awersja do mrozu, trucizna magii, mocna awersja do porażenia. Już wiem, dlaczego nie zabiła Mercera, dobra. Opowiedz mi o Gallusie, wybierzesz się ze mną do zimowej twierdzy. Na razie niech mi spróbuje może coś opowiedzieć o tym Gallusie, bo jednak może wiadomości o nim się przydadzą. Był uczonym, mistrzem sztuki złodziejskiej i urodzonym przywódcą. Wszyscy szanowali go i szli za nim bez gadania. To Gallus wcielił mnie do słowików i doprowadził moje umiejętności do perfekcji. Zawdzięczam mu dosłownie wszystko. Byliśmy bardzo blisko. Aha, kochankami w takim razie zgaduję, że byliście? Gallus powiedział kiedyś, że dobrze się czuje w moim towarzystwie, że przy mnie może się rozluźnić. Jestem odpowiedzialna za to, co go spotkało. Nie mogę się uwolnić od tej myśli. No rozumiem. No to jeszcze powiedz mi, czy wybierzesz się ze mną do zimowej twierdzy, czy jednak nie? Obawiam się, że nie. Trzeba poczynić pewne przygotowania i złożyć szczątki Gallusa do grobu. Obiecuję, że dołączę, gdy tylko będę mogła. Aha, dobra. Słuchajcie, szczątki Gallusa... tylko z Entirem. Nie ufaj nikomu innym. Dobra, Entir, tylko Entir. Okej. Czekajcie, po pierwsze zimowa twierdza. Nie byłem tu jeszcze nigdy. Ciężka sprawa, ale do zimowej twierdzy tam mogę chyba dostać się po prostu jadąc w jakiś sposób. A wiecie, co bym chciał chwilowo zrobić? Wziąć szybką podróż do Białej Grani. Tak, zamierzam udać się do sklepu tej Amazonki. Czekajcie, muszę coś w ogóle... Dobra, wait a second, akurat się wczytuję, więc to wykorzystam SMS. Mi przyszedł szybka odpowiedź o treści. Tak i okej. I mogę. W ogóle widzę, że... Znaczy ten odcinek, wiecie, podzieliłem sobie na dwa party. To, co widzieliście tam wcześniej, to wiecie, o co chodzi w każdym razie. I czekajcie, może u niej się najpierw coś kupi. I straszne spadki FPS-ów, ale czy tu już nie ma spadku FPS-ów? Bo tutaj jesteśmy, wiecie, już w miejscu, w którym byliśmy, więc tutaj chyba jakoś tak lepiej to wszystko wygląda. Czekajcie, łuk. Ona ma jakiś... Ej, ona miała lepszy łuk. Wcześniej krasnoludzkie strzały. W sumie mogę sobie je kupić, bo są dobre... I się mogą przydać, ale czy ona nie ma lepszego? Wydawało mi się, że wcześniej był jakiś lepszy miecz. Wiem. Zgaduję, że twój mąż będzie miał na pewno jakieś lepsze wyposażenie, w sensie lepszy łuk. Tak, wiem o tym, wiem. Czekajcie. A właśnie, może mam jakąś broń do sprzedania? Chyba tutaj coś tam podnosiłem. Ostrze duchów, to sobie bym chciał zachować. O, to bym chciał sobie sprzedać choćby. Teraz to na E jest sprzedanie, okej. Żelazny miecz. W ogóle czemu ja mam ten, a nie ten? Będę musiał sobie zaraz znów ostrze duchów załączyć. Nie wiem dlaczego. Nie miałem go załączonego. Łuskowe buty kondycji. Tak, to są też bardzo... Znaczy nie są jakieś bardzo ciężkie, ale jednak łuskowe, więc tam hałasują troszeczkę. Więc się sprzeda. Reszty nie będę sprzedawał. Jakoś wszystko miało większą wartość, miałem wrażenie wcześniej. W ogóle wow! Kurwa, ale błysło. Wow, nie wiem, czy wy to słyszycie, ale błysło tak porządnie, tak, znaczy wiecie, jebło obok mnie. Znaczy burza się zbliża, była normalna pogoda. Okej, czekajcie. Znaczy nie, to on miał jakieś zajebiste te łuki, po 1000 kosztowały. Teraz jakieś takie tanie gówna mi wciska. No stary, sorry, ale naprawdę... O, to jest dobre, ale znaczy... Cel traci 20 od porażenia i dwukrotnie mniej punktów magii. O, tak jest fane. Duży ciężar, znaczy no... To ma lepsze obrażenia, no ale dodatkowy efekt. A wiecie co, kupuję, walić to. Mam taką możliwość, to sobie kupimy. Nie no, naprawdę, burza, jaka burza, jasna cholera. A teraz dopiero co wyjrzałem przez okno. Znaczy wyjrzałem, akurat, nie no, musiał nagle przyjść. No tak, no nie wiem co się stało z moim łukiem, który miałem. Czy on, łuk się może zniszczyć? Nie mam bladego pojęcia. Wiem jedno jedynie, że chciałbym się udać dzisiaj do zimowej twierdzy. Jak mówię, mógłbym się udać tam w taki normalny sposób, no ale musiałem się wrócić. No co jest? Kliknąłem, otwórz, te drzwi jakoś się nie otwarły. No stajnie, zimowa twierdza, tak? Tak to się nazywa? Czy jakoś tak podobnie? A walić to, zaraz się przekonamy. Czekajcie, gdzie są stajnie?
Gdzie są koniki? Koniki, koniki. Nie widzę koni. Co za los. Tu gdzieś są, dobra, tam są konie, ok. Zaraz je znajdziemy, zaraz tam gdzieś wyruszymy. Tam jest koń, dobra. Tam jest mój koń, na którym się mogę gdzieś tam daleko wybrać. Do nowego miasta. W jednym z poprzednich odcinków też poznałem nowe miasto, więc wiecie. Tak, 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 chcę jechać. Czekajcie, jak to się nazywało? Zimowa twierdza, tak? No dość drogo, bo to jest bardzo daleko. Okej, wiem, wiem, wiem. Spadajmy. No, stary. Mógłbyś dać mi chociaż wejść. To nie jest jakiś straszny problem, żebym wszedł tam. To aż tyle czasu nie zajmuje. Ale okej, większa część zimowej twierdzy pochłonęło morze w czasie wielkiego upadku, ale Akademia w tajemniczy sposób przetrwała. O, wow, jaka pogoda. Czekajcie, jestem w dobrym miejscu, tu się miałem udać. Tak, miałem się udać w to miejsce, w którym jestem, ale śnieżyca niesamowita. Ej, a ty to kto? Moim obowiązkiem aha, jest tak, służba tak, tak. Okej, służ Jarlowi, służ, mnie to mało interesuje. Chwilowo moim celem jest porozmawiać z kimś. Czekajcie, mam nie rozmawiać z nikim innym, tylko z tym gościem, dlatego... O, już go widzę. Tak, tak. O co chodzi? Przysyła mnie Karliach. Karliach? A więc w końcu go znalazła. Masz dziennik Gallusa? Owszem, mam, ale jest pewien problem. Problem? Niech no rzucę okiem. Ha, to w stylu Gallusa. Wspaniały przyjaciel, ale zawsze za bardzo kombinował. Zapisał wszystko w języku Falmerów. A możesz to przetłumaczyć? Nie. Znam jednak kogoś, kto może zdoła to zrobić. Nadworny czarodziej Markartu. Kalselmo. Możliwe, że posiada materiały, które mogą posłużyć do przetłumaczenia dziennika. Muszę cię jednak ostrzec. Kalselmo zazdrośnie strzeże swych badań. Więc zdobycie potrzebnych informacji może nie być łatwe. Aha, dobra. Czekajcie, pomówiłem, teraz muszę porozmawiać właśnie z tym gościem. Nie rozumiem, po co ktokolwiek miałby pisać w martwym języku. Jaki mógł być powód pisania po falmersku? Poza tym, że w Tamriel jest tylko garstka ludzi, która choćby rozpoznaje ten język? Myślę, że planował wykręcić jakiś numer polegający na znajomości języka falmerskiego. Niestety nigdy nie mieliśmy okazji o tym porozmawiać. A jak się nauczył go używać? Na ironię zakrawa fakt, że skierowałem go w to samo miejsce, w które skierowałem ciebie. Do Markartu i Kalselmo. Mam tylko nadzieję, że sposób, za pomocą którego nauczył się tego języka, będzie też dostępny dla ciebie. Aha, no dobra. Kim są więc Falmerowie w ogóle, skoro to jest już wymarły język? W prastarych czasach mówiono na nich śnieżne elfy. Żyli pod otwartym niebem i cieszyli się dostatkiem. A więc byli podobni do was? Jak Altmerowie? Tak, można powiedzieć, że nasze kultury ze sobą konkurowały. A co spowodowało, że uciekli pod ziemię? Nordowie wyruszyli na wojnę z Falmerami w czasie pierwszej ery. Wybili tysiące i zmusili ich do opuszczenia zaśnieżonej ojczyzny. Falmerowie wycofali się pod ziemię i zawarli niełatwy sojusz z krasnoludami, którzy ostatecznie ich zdradzili. Ta zdrada sprawiła, że dziś są tym, czym są. Strasznymi, oślepionymi potworami, które żywią nienawiść do wszystkich poza swymi pobratymcami. O, to straszna sprawa. Dla mnie, czekajcie, chyba ich nienawidzisz, w takim razie postaram się ich dopaść. No rzeczywiście, w takim razie oni się raczej wydają ofiarami, bo mieli pecha, zostali zdradzeni i te sprawy. Tak, chyba masz rację, wybacz. Z ręki Falmerów straciłem kilku bliskich przyjaciół i czasem mnie to zaślepia. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zajrzyj do mojej traktującej o nich księgi. Powinna leżeć na stole. No dobra, słuchajcie, nie chcę mi się z nim więcej gadać. Aha, tu raczej można tylko o nich przeczytać. Dobra, z tej książki nic się nie dowiemy, więc czytać mi się za bardzo nie chcę. Rozmawiaj z nim ostrożnie. Dobra, muszę z kimś porozmawiać ostrożnie, nie ma sprawy. Nas do akademii. To niebezpieczne. No na pewno, dla ciebie na pewno, dziewczynko. Słuchajcie, ja już wiem, że w tym momencie zakończę sobie dzisiejszy odcinek. Tak, już wiem, skąd jest ta nazwa. W ogóle zimowa twierdza, pięknie tu pada. What the fuck? Gdzie ja mam iść?
Czekajcie, bo nie wiem za bardzo. Czy w ogóle ja mam zaznaczone zadanie? Czekajcie, trudne odpowiedzi, porozmawiaj. Tak, pokaż mi ten cel. Czy to jest w mieście się może znajduje? Dlaczego mi tutaj nic tak, wiecie, nie pokazuje za bardzo? Aha, nie, tutaj! Jezu, gdzie to jest? Chyba sobie robicie jaja. O mój Boże! Uwierzcie mi, na nogach raczej się nie przejdę. Raczej użyjemy właśnie po raz kolejny w kolejnym odcinku tego. Koni, wyruszymy gdzieś w tamtą stronę. W tym czasie jednak chcę wam powiedzieć, że bardzo fajnie mi się grało. Dowiedzieliśmy się mnóstwa nowych rzeczy, między innymi tego, że to Mercer jest tym złym, a nie Carliach. No i właśnie jej musimy pomagać, żeby ujawnić prawdziwą tożsamość Mercera jako tego, który tak naprawdę to on właśnie zabił Gallusa. Ale dobrze, moi drodzy, powiem wam tyle. Podobało wam się? Nie zapomnijcie już teraz ocenić, skomentować, zasubskrybować. My widzimy się już wkrótce, a ja się z wami żegnam. Tak więc cześć i czołem wam wszystkim i narka!